Siemano, z tej strony Latoszek, a dzisiaj kolejny odcinek z FIFA Ultimate Team. Na początek otworzymy sobie paczkę, którą dostałem za wykonanie zadania menadżera, a konkretnie sprzedam sobie piłkarza na rynku transferowym. Tak więc, jak już mówiłem, otwieramy sobie tą paczkę, zobaczymy co tu trafimy. I jaki to będzie zawodnik, oczywiście beznadziejny. Jest to Pabon! No proszę! Oj, nawet za wszystkie zadania otrzymałem dodatkową złotą paczkę premium za 7,5 tysiąca. Więc otwieramy i ja nie patrzę na tą paczkę. Chociaż nie, muszę na nią patrzeć. Oczywiście nic nie trafione, nawet żadnej karty rare, serio. Jakiś Kolker, no ale on jest przynajmniej chyba... Pazdala trafiamy! Ocie kurde panie! Jakiś Sher. Mamy menadżera złotego nareszcie. Mamy kontrakty oczywiście. Kondycję zespołową. Ta karta mi się przyda do Janika, dla Janika Bolasie. Dobrze, więc sobie wszystkie karty wysyłamy do klubu. Więc tak jak już mówiłem, tutaj u Janika Bolasie użyjemy karty jednorazowej. I w związku z tym zgranie nam podskoczy, dzięki czemu będziemy mieli już 100 zgrania. I teraz uwaga, 3, 2, 1, BOOM! I Janik Bolas to jest już nasz u nas lewym skrzydłowym. Chciałem wam powiedzieć, że udało się, mam Alexa Huntera za ukończenie drogi do sławy. I właśnie z tego powodu on sobie na pierwszą połowę wejdzie na pewno do pierwszego składu. A się zobaczy jak później będzie i najwyżej go zmienię. Patrzmy na jego skład. I kto tu będzie? Jest ładna Bundesliga połączona z ligą hiszpańską. No i jeszcze jakiś bramkarz ligi włoskiej bez zgrania, więc to możemy wykorzystać. Ja nie chciałem tutaj w ogóle strzelać. Dlaczego on zrobił zamarkowania? Nie mam pojęcia. Dobrze, 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 dobrze. Tak jest! Alex Hunter! Pierwsza bramka w moim klubie Ultimate Team. Aha, rage quit. Także do mojego składu kupiłem sobie Kolarowa. Nie wiem czemu mi tutaj wyskakuje pierwszy właściciel, ale kupiłem go, uwierzcie mi w to, za 750 monet. Jestem gotów, pokażcie mi jego skład. Liga hiszpańska. No ładnie to zrobił. Hahaha! Ależ upokorzenie dla Marka Andre Ter Stegena. No niestety tracę bramkę po kontrataku mojego przeciwnika. Dobrze, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Ależ bramka! Cafe Guli! Patrzcie kurde. Tak jest! Alex Hunter! Ho, jeszcze szczupaczkiem to dobił! Ależ bramkę mi teraz zapakował mój przeciwnik! Mamy koniec tego spotkania! Wynik 4-2. Także do mojego składu kupiłem sobie Michaela Carricka za 750 monet. Chyba mam nawet Polaka, FC Banik, chociaż nie jestem pewien. No ciekawe poukładał ligę angielską.
Super. No wiedziałem po prostu, że on mi to strzeli. No i łatwiutko, feguli. Dośrodkowanie mojego rywala, ale ja się nie dam. No chyba, że mi zasadzi taki strzał. Ho, 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 ho! Ależ potężna bomba. Bajanika Bolasi. Remisuje ten mecz 2-2. Fryta z McDonald'sa? Czyżby to był kapitan Alien? Aż się boję o jego skład. Co on tutaj ma? O nie! Włoska XD, a ma ligę angielską. Na razie jeszcze nie straciłem dobrej żadnej bramki, więc jest do... Aha. No nie gadajcie, że mi jeszcze na pustą będzie strzelał. Ja miałem już jakąś szansę, no i jeszcze mi tutaj, no nareszcie. Aha. No! Co za... No i koniec! Przegrywam to spotkanie 5-1. Także nareszcie sobie kupiłem lepszego środkowego obrońcę, którym od teraz będzie Angel Ogbona. Bardzo fajne statystyki. No, może nie najlepsze statystyki jednak, ale jest wysoki. Ma dosyć dobre tempo jak na obrońcę i średnia wysoka pracowitość. Jeszcze kupiłem sobie nareszcie prawego obrońcę, którym teraz będzie Coleman. O no. Premier League sobie wykombinował, ale ma Schmeichela in forma, ale niezbyt dobrego prawego obrońcę. No nie gadaj, że mnie przeszedł tak łatwo. No nareszcie. No nie w 90 minucie. Tak jest. Nie trafił. Dziękuję ci, że nie trafiłeś tego karnego. Dzięki temu, że tego nie trafiłeś, udało mi się wygrać. Zobaczmy na skład mojego kolejnego przeciwnika. Ładne. Na liga angielska. Z Rui Patricio na bramce bez grania. Uller brama! Kto to strzelił? No Dele Alli, nareszcie on! Hahaha! Czy będzie Rage Quit? Proszę, żeby był Rage Quit. Proszę was, żeby był. Tak jest, Rage Quit, dzięki czemu zdobywamy mistrzostwo ligi 9. Uuu, 3500 monet. Także do swojego składu dokupiłem znakomitego zawodnika, jakim jest Harry Kane. I dzięki niemu również podwyższa się ocena ogólna tego składu. Więc Harry'ego Kane'a kupiłem sobie za 4500 monet. Więc ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, a po więcej kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj pod filmem. No więc to tyle, na razie i cześć!